szkół, szkoleniem sportowym, stołówką, nie wiem, halą sportową, dowozami ewentualnymi i tak dalej, i tak dalej. Ale jak najbardziej działamy w tym kierunku, żeby no, was przekonywać i żeby szukać jakichś rozwiązań tak naprawdę kompromisowych. Proszę Państwa, spotkajmy się któregoś dnia w najbliższym czasie na ulicy Polnej, bo my jesteśmy też po rozmowach, chcemy zminimalizować te koszty związane z przenośnymi tych najmniejszych roczników na ulicę Polną. I mieliśmy spotkanie z panią dyrektor. Mamy też obietnice złożone przez dyrekcję szkoły odnośnie wydzielenia 3 klas dla tych najmłodszych roczników części szkoły przy hali sportowej, gdzie jest pewna izolacja od tego głównego budynku, gdzie te najstarsze roczniki gimnazjalne jak gdyby będą kończyły edukację. I byśmy pokazali państwu warunki, w jakich te najmłodsze nasze dzieci będą miały okazję się szkolić. Cały czas dyskutujemy na dwóch różnych płaszczyznach. No, mówimy o poziomie emocjonalnym i poziomie lokalowym. Tak? No, w ten sposób nigdy się nie spotkamy w połowie drogi. Bo argumenty lokalowe, budynek, kadra i tak dalej, ok. Natomiast emocje, obawy, lęki, to co jedno z drugim. Musimy ochronić dzieci przed tą zmianą kolejną. No ale proszę Pani, to dlatego my deklarujemy, że też wszystko zrobimy, żeby uchronić. Natomiast no życie... Ale to tego środowiska i nauczycieli, oni tutaj... No ja wiem, stworzyli tą klasę, ja wiem, i znowu rozłam. Ja wiem. To jest straszne. To jest bezwzględność dorosłych. Nie, no, nie. Nie, bo oni mają jeszcze 3 razy w tygodniu dodatkowe zajęcia. Ale życi z trenerami. Ja też tam nie przyjdzie. Jestem mamą chłopca. Nie przyjdzie tam. I 90% klasy nie przyjdzie. Bo klasa sportowa była chyba takim dodatkiem, tak? Takim prestiżem, może trochę więcej tego WF-u, popołudniami jakaś piłka nożna. W tym momencie trochę szkoła numer 2 została troszeczkę ograbiona, mi się wydaje. Tak trochę zabraliście i teraz mogę powiedzieć, ponieważ mój syn skończył 6 klasę i bardzo dużo mieliście świadectw z paskiem i dużo tak naprawdę nagród. I wiem, że tutaj w tej klasie też są bardzo dobre uczące się dzieci, czyli Państwo też trochę zabieracie tych dobrych uczniów ze szkoły numer 2. Tych takich ambitniejszych. Nie, ale naprawdę nie przyklejajmy tak łatek, że tylko w tych klasach są najlepsi uczniowie i ich zabieramy. Że tylko w 2 nauczyciele zapewnią bezpieczeństwo dzieciom, a na Polnej nie zapewnią. Że my jakieś dobro zabieramy szkole numer 2. No kurczę, sam pamiętam, bo to ja podejmowałem te decyzje, jak tworzyliśmy klasy sportowe w porozumieniu z panem prezesem i my je tworzyliśmy dla dzieci, nie dla szkoły numer 2. One mogły powstać, jakby była baza sportowa w 1, one by pewnie powstały na Polnej, gdyby tam była wówczas szkoła podstawowa, a nie gimnazjum. Szkoła numer 2 4 lata temu była jedyną szkołą, gdzie to można było stworzyć, bo 1 wiadomo rzeczą, że w każdym momencie mogła być zamknięta, zlikwidowana z rynku na uwarunkowania. Także to jest spokój 2, no bo... się w tych samych argumentach. Tak. Nie chcemy deprecjonować pomysłu przeniesienia klas sportowych na Polną i rodzice tego nie chcą. Chodzi o ten jeden oddział, panie burmistrzu. Dlatego, rozwiązanie dla nich. Dlatego, panie Damianie, rzeczywiście myślę, że najsensowniejszy jest pomysł, żeby państwo, zanim będziecie podejmować decyzję, czy się godzicie na to, żeby wasze dzieci były w klasie sportowej na ulicy Polnej, czy żeby pozostały w szkole numer 2, ale już nie w klasie sportowej, żebyście zobaczyli, co na tej Polnej na te dzieci czeka. To nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie znaleźć porozumienia, bo z jednej strony są argumenty lokalowe, a z drugiej strony są argumenty emocjonalne. Bo emocjonalne biorą się z obaw lokalowych na przykład. Że tam, nie wiem, te dzieci będą pod wpływem tych starszych, bo nie będą odpowiednio ochronione. Nie. Może w takim miejscu spotkanie pozwoli Państwu jak najlepiej przemyśleć decyzje, które będziecie podejmować. Możemy się umówić na takie spotkanie? Znaczy się, mój syn akurat jest zdrowa i teraz jak ta klasa sportowa już się rozwiąże, no to ja go na pewno nie zostawię w 2, tylko wróci z powrotem do zdrowa, nie? Bo to jest normalne, nie? No tak, no to będą jeszcze tego... Chodzi o sport, nie? On jest przygotowany na zmianę. Najważniejsze jest to, że on po prostu się dzieje, że jest sport, nie?
tutaj się nie utrzyma, a tam z kolei nie będzie mogło być stworzone takie obciążenie. Jak przejdzie piątka dzieci tylko do szkoły podstawowej numer 3, czy taki oddział czy będzie tempo stworzony? Zmian jest tutaj zastraszające i tak jak pan burmistrz powiedział, spowodowane nie przez gminę, nie przez nas, nie przez rodziców, no ale o tym, że zmiana systemu kształcenia w szkołach podstawowych nastąpi w taki, a nie inny sposób, ja się dowiedziałem w ubiegłym tygodniu i nie będę też ukrywał, że to dzisiejsze spotkanie jest też po części, po dużej części, tak to ujmę, z mojej inicjatywy, po mojej rozmowie telefonicznej z panem burmistrzem w ubiegłym tygodniu w czwartek, pani dyrektor Anny Rudy z panią dyrektor Kędzią też w czwartek w godzinach wieczornych, kiedy przyszedłem na spotkanie do klas 5C, 4C, bo były akurat zebrania i wywiadówki w ten czwartek, rodzice byli zaskoczeni, nie wiedzieli, także nie wkomponowujmy się po raz kolejny, powtórzę, w koncepcję tą, która wprowadza tą reformę oświaty, czyli że dzieje się wszystko bardzo szybko, bez konsultacji i bez rozmów. Fajnie, że się udało dzisiaj spotkać i coś już sobie ustalić. Ja myślę, że kluczowym powinno być jednak mimo wszystko spotkanie z rodzicami całej klasy i wówczas możemy, no, kolokwialnie powiedzieć, policzyć się, kto faktycznie zostaje w szkole podstawowej numer 2, kto chce przejść na ulicę Polną i wtedy organizacyjnie spróbować to jakoś rozwiązać. No dobrze. Ale szanowni państwo, jeżeli mogę, generalnie o to się rozchodzi, myślę, tym wszystkim. Żeby się państwo zrozumieli, bo pani powiedziała, że tu za chwilę uchwała i tak dalej, i tak dalej. Tak, bo my nie mamy wyjścia. My musimy to zrobić i my jedyne, co możemy przenieść, to pion kształcenia sportowego. Cały pion. On jest wpisany w system informacji oświatowej. Nie możemy czegoś wyrwać. Natomiast to jest nasza wizja, to jest nasze koncepcja. A jaką decyzję państwo podejmiecie, to już będzie zależało od was. Tylko i wyłącznie. My nie możemy przenieść klasy 4., 6., 7. i 8. Bo kształcenie odbywa się w pionie. Dlatego my przenosimy klasy sportowe jako pion kształcenia. A decyzja należy do państwa. Także to nie ma wpływu na te kroki, które my podejmujemy. Jeszcze tylko odpowiem panu Damianowi, bo mówi, żebyśmy się nie wkomponowywali w te szybkie zmiany. No ale my jesteśmy wkomponowani, bo ktoś je wymyślił, a my je musimy po prostu w życie wprowadzić. Ale zawsze szczebel niżej można próbować to łagodzić i chociaż jedno tempo pozwolić. Dlatego tutaj jesteśmy i dlatego, proszę państwa, kiedy na ulicy Polnej się spotkamy. Może bardziej dogodne godziny. No, jakie są dla was dogodne? No nie ma sprawy. Może być kwestia też jest okres ferii, tak? Część dzieci rodziców tak wyjechały na ferie. Nie mam możliwości kontaktu. No może po feriach w pierwszym. No bo spotkanie i tak pan prezes z panią dyrektor Michałak jakieś takie otwarte dla tych potencjalnych kandydatów do klas sportowych ustalił. Tak, myśmy już mieli z rodzicami potencjalnych, którzy będą jak gdyby w grupie naborowej do czwartej klasy. I powiem, że jest dość duże zainteresowanie, jak gdyby, żeby dzieci uczęszczały do szkoły na ulicy Polnej. Tam jest dość spora grupa, bo mamy obecnie 36 zawodników w tej kategorii wiekowej. I tylko, że tam odpada, przepraszam, że przerwę, pewien element emocjonalny, tak? Bo te dzieci w klasie trzeciej i tak czeka pewnego rodzaju zmiana za chwilę i systemu edukacji, a tu dotyczy to dzieci, które pół roku temu zostały wtłoczone do tej klasy czwartej, co dla nich już też było jakimś obciążeniem psychicznym i sporym wyzwaniem i fundować im mamy za kolejne pół roku kolejny jakiś stres jeszcze większy, bo mało, że zmiana nauczycieli, zmiana budynku, zmiana otoczenia. I tyle tylko. To jest a poza tym są w tej samej grupie, ale po drugiej stronie jest to, że są w tej samej grupie, że mają to samo środowisko jakby tych sportowych kolegów, bo są te starsze klasy, które są też w tamtym miejscu, nauczycieli kształcenia sportowego, w związku z tym no, są też te argumenty po drugiej stronie. Oprócz wychowania fizycznego są jeszcze inne przedmioty. No tak. I dlatego cały czas to jest właśnie najważniejszy argument.
Dlatego dobrze będzie, jeżeli po prostu pójdziemy do nas. Tak, ja myślę, spotkanie. Tutaj pani dyrektor sądzę, że chce dobrze, bardzo dobrze dla dzieci. Bardzo dziękuję. Dzieci są przede wszystkim najważniejsze. Ale ja też zaręczam. Ja zaręczam, ponieważ pani dyrektor nie wiem, i dlatego warto iść zobaczyć i potem, jeżeli dzieci na przykład nie będą przygotowane, zostaną w szkole numer 2, dalej zobaczymy. Bo, ale była mowa o takim otwartych, była o takich otwartych drzwiach mowa też w gimnazjum, bo ja rozumiem, że teraz szybko nie wszyscy z Państwa być może z dziećmi będą w stanie się pojawić na ulicy Polnej. Ale to chyba w lutym. Ustalmy może pierwszy poniedziałek po pierwszym feriejnym. Po feriach? Wówczas o godzinie 17 byśmy się spotkali z panią dyrektor szkoły na ulicy Polnej, by przedstawiła tam wszystkie uwarunkowania, tą koncepcję. Nie, to jest zbyt szybko, ponieważ nasza grupa powinna się przekazać dalej, a w poniedziałek wiadomo, czy wszystkie dzieci będą. Myślę, że to w poniedziałek nie jest dobrym akurat. Nie, chociaż nie. Może to być środa, tylko chodziło też nam o, tak, zaraz o szybkość jakby reakcji. No to nie jest, że ktoś zmusza na te spotkanie, tylko żeby spojrzeć, co tam dla dzieci jest. No właśnie, pani dzwoniła, pani Jolanta, pani Hala, to może od razu. Ale tak nie wiem. Ferie kończą się? Nie możemy zdecydować. Nie, ja wiem, tylko żeby wzięła pod uwagę ten grafik. Poza tym, jeżeli chcemy, żeby wszyscy rodzice przyszli, to potrzebujemy tak, żeby wzięli jakieś ewentualne przepustkę, wolne i tak dalej. To może w ogóle w pierwszym tygodniu się umówmy, że w pierwszym tygodniu po feriach, tak, tak żeby ta informacja dotarła do wszystkich. Żeby mieli czas na reakcję. Żeby mieli czas na reakcję. Umówmy się na środę, czwartek. Proszę Państwa, umówmy się wstępnie, tutaj z Panem byśmy mieli kontakt na 22, 23, to jest środa, czwartek, luty. Zapuściłam Panie Prezesie wcześniej. Bo już tutaj są ferie, nie? 13. Idziemy do szkoły, nie? 13. Tak. Czyli tu może. 15-16. 15 albo 16, środa albo czwartek, tak? Czwartek raczej. Tak? Czwartek? Tak. No to wstępnie ustalmy, czwartek godzina 17. Ja przekażę wychowawcy, żeby napisała na dzienniku. Rozumiem, że robimy spotkanie dla Państwa rodziców, ale też dla dzieci, tak? Czy Państwo chcecie tylko to zobaczyć? Dzieci. Myślę, że dobrze by było, żeby dzieci też zobaczyły, nie? To ewentualnie nowe środowisko. Może być z dziećmi. No dobra, no to tak się umawiamy. Zapraszamy w takim razie. Państwo zobaczycie, że tą część tego odizolowana z tymi trzema głosami. Na pewno jesteśmy umówieni. Pani dyrektor powiedziała, że pasuje jej w czwartek. Widzicie, się dochodzą. Proszę się posłuchiwać. No to, co? No, jak zawsze. Ja tylko może tak na koniec, bo tak życie mi dało przez lata być wychowawczynią klas sportowych. I powiem, że to są bardzo fajne klasy, trudne klasy. Rodzice boją się non-stop wielu zmian, bo te dzieci są narażone na różne zmiany. Ale nie bójcie się Państwo. Zaufajcie swoim dzieciom, bo one świetnie się umią zaaklimatyzować, zaakceptować. To tyle w dobie tego, ale do niczego nie namawiam, tylko zapraszam na to spotkanie. Ja też nie wiem, może to też trochę jest inny poziom kształcenia, bo ja też przez lata z kolei uczyłem w klasach sportowych. Ja wiem, że one też funkcjonują oprócz tego takiego układu środowiska szkolnego, one funkcjonują w tym układzie środowiska stricte sportowego. I pomyślcie Państwo, że to jest też jakby trochę wyrwanie ewentualnie tej jednej klasy z tej grupy, z tej ciągłości. Na pewno to będzie dla niego również bolesne. No jest to trudne. Bardzo dziękujemy za spotkanie, jesteśmy umówieni. Tylko żebyście też Państwo byli świadomi tego. Dzisiejsze spotkanie oczywiście nie może zmienić tego, że na jutrzejszej sesji będziemy przedstawiać projekt uchwały w niezmienionej postaci, tylko zwracam Państwa uwagę, że ona się nazywa ciągle uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół. I dopiero po przejściu pewnej procedury opiniowania przez kuratorium, związki zawodowe i tak dalej, powstawać będzie druga uchwała, już nie o projekcie, tylko o sieci szkół. Czyli tak naprawdę ostateczne decyzje zapadną wraz z tą drugą
uchwały. Na razie w projekcie niczego nie zmieniamy. Dziękuję bardzo.